Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Dębicy rajcy podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozy finansowej. W trakcie obrad przyznano także odznaczenia zasłużony dla miasta Dębica. Radni postanowili, że ten honorowy tytuł otrzyma w tym roku Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, a także Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy. Ważnym tematem poruszanym podczas sesji był również zakup nowych samochodów do urzędów. Radni tutaj zadawali trochę pytań odnośnie zakupu samochodów służbowych do urzędu. Są potrzeby duże w tym zakresie, faktycznie nawet z jednostek nam takie organizacyjnych informacje spływają. Radni po dyskusji na to też się zgodzili, bo ten temat już od ponad roku się ciągnie, to jeszcze jest sprawa z poprzedniej kadencji, że no w pewnym momencie taki zakup jest potrzebny, żeby po prostu urząd mógł funkcjonować, bo to będzie też samochód, który będzie służył przede wszystkim pracownikom urzędu do realizacji swoich zadań bieżących, bo dotychczas używane pojazdy no już mają swoje nawet nie kilkanaście, tylko chyba nawet 20 lat powoli na liczniku. W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej Dębicy burzliwą dyskusję wśród radnych wywołały także propozycje uchwał w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przy ulicy Głowackiego i usunięcia drzewa zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców. Radni zapoznali się też z szeroką argumentacją dendrologa ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i swojej mądrości tę decyzję podjęli. Zaznaczę, że to była inicjatywa też mieszkańców z tamtego terenu, żeby się temu przyglądać, bo drzewo, są wątpliwości co do jego zdrowia i wpływu na bezpieczeństwo też tam ruchu pieszych i mieszkańców w tymże terenie. Wspólnota mieszkaniowa w związku ze złym stanem drzewa złożyła do Rady Miejskiej wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie tego drzewa, ponieważ według wspólnoty on zagraża niebezpieczeństwu. Po dokonaniu analizy i rekonesansu w terenie przez pracowników Urzędu Miejskiego, pracownicy to potwierdzili, no drzewo po prostu jest suche. W trakcie wiatru, w trakcie burzy gałęzie z tego drzewa się odłamują, spadają na chodnik, na jezdnię, na pobliskie samochody, no i po prostu stwarza to niebezpieczeństwo. W związku z powyższym skierowałem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek w tej sprawie. No i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska się do tego wniosku przychyliła. No i na prośbę pani radnej również zrobiliśmy coś więcej niż powinniśmy zrobić w tej sprawie, czyli powołaliśmy biegłego dendrologa, który przygotował raport oceniający, że to drzewo po prostu należy usunąć, bo jest suche, bo zagraża niebezpieczeństwu i nawet po dokonaniu przycinki pielęgnacyjnej nic to nie wniesie i nie wpłynie na to, że to drzewo nagle się odrodzi. Oczywiście każde drzewo w mieście jest na wagę złota, ja to zawsze podkreślam, ale też na wagę złota jest bezpieczeństwo mieszkańców i tutaj się musimy tym kierować. Podczas sesji przyjęty został również program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2025. Zabezpieczone zostały też środki na szereg zadań, które wykraczają poza bieżący rok budżetowy, aby można było m.in. aplikować o fundusze zewnętrzne z programu polsko-szwajcarskiego, w którego puli jest możliwość pozyskania blisko 80 milionów złotych. Najistotniejsze punkty to przede wszystkim przyjęcie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowaliśmy ten program, daliśmy go do konsultacji dla organizacji, omówiliśmy go na pierwszym forum organizacji pozarządowych powiatu dębickiego. No i po tych konsultacjach, po omówieniach został on dzisiaj jednogłośnie przyjęty, z czego się bardzo cieszę. Przy tej okazji również zapowiedziałem na sesji, że planuję wkrótce utworzenie nowego wydziału w strukturze Urzędu Miasta, który zajmie się współpracą z organizacjami pozarządowymi, zajmie się kwestią zdrowotną, zajmie się polityką senioralną, bo przekroczyliśmy wskaźnik 30% mieszkańców naszego miasta, którzy są już w wieku senioralnym. Także tych potrzeb będzie coraz więcej i my jako samorząd musimy być na to przygotowani i musimy na te potrzeby po prostu odpowiedzieć. Stąd ta potrzeba. No oprócz tego Rada Miejska podjęła dzisiaj uchwałę w sprawie zmian budżetowych, zabezpieczenia środków na kolejne inwestycje i wejście do programów, z których mamy nadzieję, że kiedyś w przyszłości pojawią się środki dla naszego miasta. Także to były takie
kluczowe sprawy, które pojawiły się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Na ostatniej sesji dębiccy rajcy podjęli także uchwałę w sprawie wyborów do rad osiedli, które odbędą się w tym roku w dniach od 4 do 8 listopada w godzinach popołudniowych.